Wielkopolska od lat słynie z gospodarności, dzięki której zaliczana jest do najlepiej rozwiniętych regionów naszego kraju. Nic dziwnego, że gdy tylko pojawiła się okazja na zaoszczędzenie kolejnych pieniędzy, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej z wielkopolskiego Śremu skwapliwie to wykorzystało. Zgodnie z zasadą, kto mądrze inwestuje, ten oszczędza, śremskie PGK zakupiło ciężarówki komunalne Iveco, zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG oraz pierwsze w kraju ciekłym gazem LNG. Do PGK dotarły wyjątkowe ciężarówki. W tej chwili trafiły dwa auta. Jedno auto to Iveco Eurocargo napędzane CNG oraz drugie Iveco Stralis napędzane CNG, LNG, pierwsze auto w kraju zarejestrowane na metan płynny. Dziś wydajemy pierwszy pojazd napędzany skroplonym gazem ziemnym. Jest to pierwszy pojazd Iveco wydawany w Polsce, ale również pierwszy pojazd w ogóle wydawany w Polsce, jeżeli chodzi o ten rodzaj paliwa. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Śremie kupiło już kilka pojazdów Iveco napędzanych sprężonym gazem ziemnym. Ten Stralis różni się jednak od innych modeli. Konsumuje paliwo LNG. Jest to o tyle nowatorskie rozwiązanie, że gaz jest przechowywany w formie skroplonej w temperaturze minus 123 stopnie pod ciśnieniem 10 bar. Dlaczego zdecydowano się na takie samochody? Transport komunalny, w przeciwieństwie do innych jego gałęzi, operuje zawsze na tym samym, stosunkowo niewielkim terenie. Czy to miasto, czy gmina wiejska, śmieciarki poruszają się zawsze po tych samych ulicach. Powoduje to, że można zainteresować się innymi niż olej napędowy źródłami energii, energią elektryczną lub gazową. Ograniczony zasięg na takim paliwie nie jest przeszkodą. Wszak samochody po pracy zawsze wracają do macierzystej bazy. A tam mogą nawet całą noc tankować paliwo. Dodajmy, tańsze paliwo. Mamy zamiar zaoszczędzić na zakupie paliwa około 45-50%, natomiast jeżeli chodzi o koszty eksploatacyjne, to chcemy je obniżyć o kolejne 35-40%. Paliwa CNG i LNG nie można dostać na zwykłej stacji paliw. Konieczne są więc pewne nakłady. Na ten rok mamy duże przedsięwzięcie, ponieważ już ogłosiliśmy przetarg na budowę stacji tankowania CNG i LNG. W styczniu jeszcze wyłonimy wykonawcę i spróbujemy tą stację oddać do użytku we wrześniu bądź październiku tego roku. Z kolei gaz do stacji dotrze w ramach europejskiego projektu Blue Corridor. Nowe pojazdy, poza walorami ekonomicznymi, charakteryzują się zaletami ekologicznymi. A ekologiczna energia idealnie wpisuje się w świadczone przez PGK usługi komunalno-ekologiczne.